W niedzielę w ramach piątej kolejki opolskiej czwartej ligi Piast zmierzył się u siebie z drużyną z Krasiejowa. Przybyli kibice mogli zobaczyć pełne emocji spotkanie, bowiem zawodnicy obu drużyn grali bardzo agresywnie przez większą część meczu. Obie drużyny miały swoje momenty dominacji na boisku, lecz wśród tej walki padło wiele niecelnych strzałów oraz pojawiło się sporo niedokładnych zagrań z obu stron murawy. Pierwszego gola w spotkaniu zdobywa w 28 minucie Tomasz Olewicz, wynik 1-0 utrzymuje się już do końca połowy. Po nieudanych atakach Denisa Gordzielika na bramkę przeciwnika udaje się w końcu podwyższyć wynik spotkania na 2-0 po trafieniu w 65 minucie. Zaledwie 12 minut później Piotrowi Strzeleckiemu udaje się wykiwać bramkarza i obrać 3-bramkowe prowadzenie. Agresywny styl gry sprawił, że sędzia pokazał swoje kartki 3 razy, z czego jedną gospodarzom. W środę natomiast Piast zagrał z OKS-em Olesno w 1/32 Pucharu Polski. Spotkanie zostało potraktowane jak mecz towarzyski. Trenerzy obu drużyn wystawili na boisko zawodników, którzy mniej grają w lidze. Poskutkowało to niezbyt widowiskowymi zagraniami. Mimo tego mogliśmy ujrzeć 3 bramki, wszystkie powędrowały na konto Piasta. W 26 minucie po asyście Przemysława Korchuta piłkę w siatce umieszcza Mateusz Weiss. Pozostałe 2 bramki padły w drugiej części meczu. W 75 minucie strzela Grzegorz Chojnowski, a w 83 minucie Andreas Kaczmarek dośrodkowuje w pole karne, gdzie obrońca gości trafia do własnej bramki. Wygrana ta sprawia, że Piast przychodzi do 1/16 turnieju, gdzie 6 września zmierzy się ze Sfornicą Czarnowąsy. Natomiast po zwycięstwie w piątej kolejce opolskiej czwartej ligi zdobywamy 3 punkty, które umacniają naszą pozycję w tabeli ligowej. Pierwsza piątka pozostaje na swoich miejscach. Nadal prowadzenie obejmuje Agropron Głuszyna, za nim plasują się Polonia Nysa oraz Mała Panew Ozimek. W zeszłym tygodniu rozpoczęła się Opolska Liga Juniorów, gdzie strzelecka drużyna tydzień temu wygrała z Gogolinem 4-1, a w drugiej kolejce zgarnęła zwycięstwo z Klubem Sportowym Krapkowice. Aktualnie z przewagą 4 bramek drużyna znajduje się na 4 miejscu. 2 września pierwsza drużyna zmierzy się z aktualnym liderem, Agroplonem Głuszyną, natomiast już w tą środę powalczymy na wyjeździe ze Sfornicą Czarnowąsy o 1/8 finału Pucharu Polski. Na oba te spotkania serdecznie zapraszamy!